Słowa Bożego, dzień przebaczenia. Chwała niech będzie Chrystusowi Największemu Królowi, Panu Panów, Królowi Królów. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I tak dziękuję Panu Jezusowi, że On dał mi się znaleźć, że mnie znalazł w takim miejscu jak więzienie. Po to musiałem iść do więzienia, siedzieć w więzieniu, aby spotkać Chrystusa, aby mógł być zbawiony ja i mój dom. To jest niesamowite, moi kochani. W więzieniu poznałem Jezusa. Największa radość mojego życia. Zobaczcie, jakie to jest wspaniałe, piękne. Dzisiaj nie muszę strzelać do ludzi, handlować narkotykami. Dzisiaj nie muszę robić nic złego, zobaczcie. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Wolny, mam radość w sercu, pokój, miłość. Wiecie, to jest coś pięknego i wspaniałego. A Biblia mówi o tym. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranka objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Chrystus będzie prostował Twoje ścieżki. Słuchajcie, moi kochani, jak ja byłem kiedyś zniewolony wszystkim, byłem zniewolony nienawiścią, byłem zniewolony pornografią, byłem zniewolony hazardem, byłem zniewolony kobietami, wieloma rzeczami byłem zniewolony. Ale kiedy Chrystus stanął na mojej drodze, kiedy Duch Święty na mnie stąpił, wszystkie demony uciekły i dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Dlatego dzisiaj świadczę o Chrystusie Jezusie, naszym Panu i Zbawicielu, że Ty też możesz być wolny. Jeżeli jest w Twoim życiu coś nie tak, to do kogo chcesz pójść? Słuchajcie, kiedy byłem niewidomy, to nie poszedłem do okulisty, ale przyszedłem do Chrystusa. A Chrystus co zrobił? Przywrócił mi wzrok. To jest proste. Proste jest, Ewangelia jest prosta dla każdego człowieka, więc tylko wystarczy zawołać do Niego, przyjąć słowa, które Jezus mówi do Ciebie, aby się upamiętać, aby pokutować, aby powiedzieć: Panie Jezu, wejdź do mojego serca, wejdź do mojego życia, stań się moim Panem i Zbawicielem. A ja Ci mówię, że łaska Jezusa wypełni Twoje serce. I to jest chwała Boża. Chwała Boża w życiu człowieka, który jest w Chrystusie. Hallelujah!